Chwała Bogu. Chciałbym Was bardzo serdecznie przywitać i też chciałbym zadać takie pytanie trochę prowokujące. Czy wypiliście dzisiaj dobrą kawę? Patrzę na Janusza i myślę, że ci, którzy są zborownikami, wiedzą, o co chodzi, bo Janusz często jak głosi, to mówi i zachęca nas do tego, abyśmy wstali wcześniej rano, zaprosili Ducha Świętego, przygotowali dwie kawy, jedną dla siebie, drugą dla Ducha Świętego, abyśmy mogli ten dzień rozpoczynać zawsze z Nim. I to pytanie tak zostawiam sobie i Wam. Czy dzisiaj się spotkaliśmy z Jezusem, z Duchem Świętym rano, czy mieliśmy taki ten cichy czas, taki dobry czas z Nim, modląc się i słuchając i czytając Słowo Boże. Kochani, to co dzisiaj już było dzisiaj mówione, co Jasiu o czym wspominał, o tych różnych wyzwaniach, które są przed nami, o tych różnych zagrożeniach, to wszystko nam mówi o tym, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, że sami o własnej mocy, własnej sile nie jesteśmy w stanie sobie często pomóc, często iść zwycięsko naprzód, ale potrzebujemy Jego mocy i Jego wsparcia. I kiedy ja się zastanawiałem nad dzisiejszym, tym moją usługą, mając świadomości tego, o czym mówimy od dłuższego czasu w zborze, o wykładach brata Michała i myśli, które mi przyszły na pierwsze, to pocieszyciel, a drugie pragnienie. Ja może dzisiaj nie będę tak wspominał o chrzcie Duchem Świętym, chociaż to tak było mocno zaakcentowane. Jestem wdzięczny za świadectwo Janka, nawet chyba pierwszy raz słyszałem jego świadectwo, jego napełnienia, jego chrztu w Duchu Świętym. Jestem zbudowany, ale kiedy we wtorek było zwiastowane słowo, też w końcowej wersji, w końcowym czasie było podkreślone to, że Duch Święty chce, abyśmy znali Jego misję i tą Jego taką podstawową misją jest to, aby przyprowadzać nas do Jezusa, zachować nas w czystości, świętości i zwycięstwie. I zapisane jest to w Ewangelii Jana, 16 rozdziale. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Kochani, ten pierwszy fragment mówi o tym, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu. I kiedy tak patrzę na swoje życie, widzę tak jasno, że Duch Święty poruszał moje serce, dotykał mojego serca. Ja nie byłem takim grzesznikiem, nie mam takiego świadectwa mocnego, że byłem w grzechu, jakimś zniewoleniu, w narkotykach. Ja żyłem takim dobrym, pobożnym życiem, byłem takim sprawiedliwym człowiekiem i jako nastolatek pamiętam sytuację, kiedy jedna z takich dla mnie jakimś taki autorytet, osoba ze szkoły jeszcze mówiła, że w czasie spotkania z moimi rodzicami, że mam taki zdrowy, moralny kręgosłup. Wiecie, ja się może czułem taki sprawiedliwy, ale przyszedł czas, kiedy mój tato się nawrócił, kiedy zacząłem też czytać Boże Słowo jako nastolatek i widziałem, że Duch Święty zaczyna pracować w moim życiu, że zaczyna mnie przekonywać i pokazywać to, że swoją sprawiedliwością, swoim życiem, swoją postawą nie jestem w stanie zadowolić Boga, że nie jestem w stanie zapewnić sobie zbawienia. Wiecie, i było to takie ważne. Ja o tym mówię dzisiaj dlatego, że nie mówię może o chrzcie Duchu Świętym, ale mówię o tym, że Duch Święty przekonuje o grzechu. I było dla mnie to takie ważne i że stopniowo, czytając Słowo Boże, słuchając świadectw, widziałem, że moje życie zmierza w niewłaściwym kierunku. Mimo, że było takie poukładane. Ja nie byłem osobą, która była bez wyjścia, nie miała jakichś perspektyw, miałem kochających rodziców. Ale pojechałem na taki chrześcijański obóz, dałem się namówić przez tatę.
było zwiastowane słowo i pamiętam ten któryś tam wieczór ewangelizacyjny, to było w Głębieczku i muszę wam powiedzieć, że wtedy tak Duch Święty no, konkretnie zaczął mówić do mnie, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzenego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, wtedy tak jasno i konkretnie Duch Święty zaczął dotykać mojego serca, przekonywać mnie, pokazywać moje serce, jakie jest brudne, skalane i że ja potrzebuję Jezusa. I tak trudno mi było jakoś się przełamać i było zwiastowane słowo, było wezwanie do tego, aby wyjść do przodu, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a ja tego jakoś nie potrafiłem zrobić. I pamiętam noc po tym wieczorze ewangelizacyjnym, kiedy miałem tą świadomość, że Duch Święty mówi do mnie, że przekonuje mnie o mojej sytuacji i też pokazuje, jak Bóg mnie bardzo ukochał, że jestem kochającym Bogiem, że tak bardzo mnie umiłował, że jest to dla mnie. I wiecie, ja wtedy leżąc w łóżku prosiłem Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. Nie chcę zmarnować mojej oferty, Twojej oferty miłości. Ja tak bardzo potrzebuję Ciebie. Wiecie, i przyszedł następny wieczór. Ja mogłem się wtedy modlić, ale ja potrzebowałem jakiegoś takiego czasu, wyznania i był też czas następnej takiej ewangelizacji. Wtedy usługiwał nasz brat Michał Chydzik, to już było lata temu. Ale wtedy pamiętam, jak pokutowałem, jak płakałem przed Bogiem i Duch Święty łamał moje serce, ale też wlewał wielką radość i wielki pokój w moje serce. Wtedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I wiem to, że Duch Święty przekonał mnie o grzechu, ale też pokazał mi to, że moja sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie. I to jest następne dzieło, które czyni Duch Święty. Przekonuje też o sprawiedliwości. W Rzymian 4:25 przeczytajmy ten fragment. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wiecie, to było to, co ja przeżyłem. Usprawiedliwienie z łaski przez Bożą sprawiedliwość. I trzeci aby aspekt tego, o czym nas Duch Święty przekonuje, wracając do Ewangelii Jana 16 rozdziału, o sądzie. Jestem wolny, ponieważ Jezus Chrystus osądził i zniszczył moc szatana na krzyżu. Kochani, nie jesteśmy bezbronni, to moc Ducha Świętego w nas i to, że Jezus Chrystus zwyciężył szatana na krzyżu, jest dla nas tym zabezpieczeniem. I kiedy zastanawiamy się nad Duchem Świętym, wiem, że jest osobą, że ma osobowość, słyszy i mówi i chce takiej osobistej relacji ze mną, z każdym z nas. To, co dzisiaj to pytanie zadałem, czy miałem taką dzisiaj społeczność rano z Duchem Świętym, z Jezusem, wcześniej rano, przed rozpoczęciem wszystkich jakichś moich obowiązków, to jest takie bardzo ważne pytanie. Czy chcę słyszeć Ducha Świętego? Czy chcę, aby objaśniał mi Boże Słowo? Czy chcę, aby przemieniał mnie? Wiecie, kiedy byliśmy na czwartkowej modlitwie, też jeszcze tak wywracając, Duch Święty też przekonuje nas o grzechu, ale też już kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeden z braci dzielił się tym, że Duch Święty mu pokazał pewną sytuację w relacji z jego żoną. I wskazał mu, że ma to uregulować. Wiecie, był otwarty na Ducha Świętego i te relacje mógł naprawić. Dla mnie to było taką zachętą, że Duch Święty też nas każdego dnia chce korygować, zachęcać do naszego, w naszym życiu za Nim. Czego nas też uczy Duch Święty? Duch Święty uczy nas mówić Abba, Ojcze. Przeczytamy o tym w Rzymian 8, w 8 rozdziale od 15 do 17 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy,
abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kochani, kiedy czytałem ten fragment i też dzieliłem się świadectwem z wami mojego nawrócenia, które może już słyszeliście, może ono nie jest poruszające takie, jak często słyszymy, ale takie było moje świadectwo nawrócenia i takie jest. Chcę powiedzieć, że zastanawiałem się, czy to mam dzisiaj powiedzieć, ale wiem, że też są może wśród nas osoby, które potrzebują popatrzeć na swoje życie i jeżeli Duch Święty cię dzisiaj przekonuje, że twoje życie nie jest w porządku, jeżeli nie oddajesz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie zostawiaj tego. Nie zostawiaj, nie odkładaj na później, bo dzisiaj jest dzień zbawienia i dzisiaj potrzebujesz Jezusa. I nieważne, czy wychowałeś się w tym zborze, ale jeżeli nie oddajesz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, otwórz się na Niego, otwórz się na głos Ducha Świętego. Przyjdź do Jezusa i do tego chcę zachęcić. Abyś też mógł, tak ja, jak wielu z nas, powiedzieć, że do Ojca w niebie, do Boga, tatusiu. Jest to takie coś takiego bardzo czułego, coś bardzo takiego osobistego, a w tym jednocześnie jest taki i szacunek. Ja już parę razy podkreślałem, ja może tak nie byłem wychowany, ja zawsze mówiłem do mojego taty, tato, z szacunkiem i tak dalej, ale z kolei jak poznałem moją żonę, to u niej w rodzinie to wszyscy mówili do taty, tatusiu, nie? Podobało mi się to i moja córka też to praktykuje w stosunku do mnie. Wiem, że to nie jest jakby umniejszenie jakieś tam, czy brak szacunku, ale jest to taka czułość, taka coś bardzo bliskiego. I do takiej relacji, do czegoś takiego wzywa nas też Duch Święty, abyśmy mogli wołać do Niego, do Boga, Abba, Ojcze. I myślę, że też misją Ducha Świętego jest pocieszanie. Pocieszyciel oznacza kogoś, kto tkwi w czasie bólu i smutku, kto jest przy nas w czasie bólu i smutku, kto łagodzi ten ból i smutek. Wiecie, kiedy słyszeliśmy różne sytuacje, które się dzieją w Europie, kiedy nasi bracia są prześladowani za wiarę, kiedy doświadczają różnych przeciwności. Ale czy my nie potrzebujemy pocieszenia? Tak często różne sytuacje życiowe, trudności, może choroba, może doświadczenia, które przeżywamy w naszym życiu, powodują tego, że tak bardzo potrzebujemy Jego pocieszenia, Jego bliskości. W Izajasza 66:13 czytamy taki fragment. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Wiecie, ten przykład tego, że matka potrafi pocieszyć, to jest taki bardzo wymowny. Wiecie, mój brat, moja siostra może mnie tak nie potrafią pocieszyć. Doradca duchowy czy nawet jakiś terapeuta mogą mi nie pomóc albo na krótko. Ale tym, który może mnie tak bardzo pocieszyć, jest Duch Święty. Ale też obraz matki wskazuje na to, że jest to ktoś bardzo bliski, który jest z nami zawsze i do końca. Wiecie, czasami słyszymy świadectwa czy byłych alkoholików, gdzie wszyscy na nich położyli kreskę, zrezygnowali z nich, powiedzieli, że już są do niczego, a matka ciągle się o nich modliła, wstawiała, odwiedzała. Jasiu dzisiaj wspominał też o tej siostrze z Somalii, która mieszka w Holandii. Ja czytałem ten fragment i zwróciłem uwagę na taką sytuację, że wszyscy się jej wyrzekli z jej rodziny. Ojciec powiedział, że nie zna jej. Jej bracia, siostry nie zapraszają ją ani na swoje śluby, na swoje urodziny. Nie chcą mieć z nią kontaktu. Tylko mama powiedziała, że nie wyrzeknie się jej, że ją kocha i będzie ją wspierać. Wiecie, dla mnie wielkie świadectwo, bo to taka wyjątkowa chyba sytuacja dla muzułmanów, gdzie często całe rodziny, łącznie z matkami i tak dalej, wyrzekają się swoich najbliższych, tych, którzy idą za Jezusem. Wiecie, a mama tej siostry powiedziała, że nie wyrzeknie się jej, bo ją kocha. Wiecie, i dla mnie to było takim świadectwem, że tym, który najlepiej nas pociesza, to jest też Duch Święty, który też tak, ten przykład matki pociesza nas i potrafi nas pocieszyć w naszych trudnościach, naszych zmaganiach czy doświadczeniach.
Być może jest jakaś choroba w twoim życiu, twoje zmaganie z przeciwnikiem, nie potrafisz sobie poradzić, a Duch Święty może cię pocieszyć i to tak bardzo konkretnie. Kiedy zastanawiamy się nad tym słowem, nad kim jest Duch Święty, w naszym tłumaczeniu jest pocieszyciel. Ale w Grece jest słowo parakletos. Ja myślę, że znamy to. Pochodzi z terminologii sądowniczej. W ten sposób nazywano obrońcę czy adwokata osoby oskarżonej. Parakaleo oznacza powołać do siebie, dosłownie do swojego boku, wezwać kogoś na pomoc, żeby nas bronił. Nie chodzi tylko już o pocieszenie, o słowa zachęty, ale chodzi o to, że gdy jesteśmy skazani na konfrontację z przeciwnikiem, który nas przeraża i któremu nie mamy odwagi patrzeć w oczy i w twarz, dopóki on, paraklet, nie stanie przy nas ramię przy ramieniu. Wiecie, dla mnie to jest takie wielkie i niesamowite, że w sytuacjach takich trudnych możemy liczyć na tego, który stanie przy nas. Przypomniała mi się taka sytuacja z życia codziennego. Opowiadał mi mój brat o siostrze z ich społeczności, która miała wypadek samochodowy. I uderzył w jej samochód drugi samochód, szkoda poważna, samochód do kasacji, ona miała problemy z kręgosłupem. Sytuacja by się wydawała taka prosta i jasna. Winni byli ci, którzy w nią uderzyli. Takie były pierwsze i wszystkie jakby informacje, tak było wszystko spisane. I po jakimś czasie, kiedy już minął jakiś czas, była jakaś tam rozprawa, gdzie miało to być wszystko już konkretnie ustalone, odszkodowanie i tak dalej, okazało się, że ci młodzi chłopcy, którzy jechali tym samochodem, mieli wpływowych rodziców, dobrych prawników i okazało się, że to tak nie do końca, że no... To ona jest winna, nie? Chociaż wszystko było jasne, czytelne, uderzyli w tył samochodu i tak dalej. W sytuacji takiej wydawałoby się, ona była zaskoczona. No, przecież wszystko było jasne, czytelne, a tu takie oskarżenia i wręcz została oskarżona, że to ona jest winna tego wypadku, to ona spowodowała i tak dalej. Ja nie wnikam w szczegóły, ale tak to mieli dobrych prawników, zamożnych rodziców i potrafili tak to jakoś przekręcić. Wiecie, i ona w tym momencie zaczęła się modlić, szukać Boga, szukała też pomocy i znaleźli też dobrego prawnika, który pomógł znaleźć pewne rzeczy, znalazł konkretną osobę, która miała też dowody na to, pewne rzeczy gdzieś tam zostały zapisane, które gdzieś wcześniej zostały, aby gdzieś zniknęły, odszukali te rzeczy i kiedy była kolejna rozprawa, przed tą rozprawą prawnik tych chłopaków mówi, to już jesteś przegrana, nie masz już szans, twoja sprawa jest przegrana. Ale przyszedł obrońca tej naszej siostry, wezwał swojego świadka, był to człowiek tam na odpowiednim urzędzie, z odpowiednimi kwalifikacjami. On przyszedł, przedstawił, to było tak i tak, jest odpowiednie nagranie, są odpowiednie dokumenty sporządzone i obrońca powiedział wręcz, panowie, jeżeli składacie fałszywe świadectwa, będziecie pociągnięci do odpowiedzialności. Wiecie, ja tak upraszczam. Chłopakom miny zrzedły, zaczęli się wycofywać ze swoich wcześniejszych takich kręcących, aby... zeznań i okazało się, że wszystko jest rozwiązane. Przyszedł obrońca, przyszedł ten, który był wezwany do boku i wybronił naszą siostrę. Wiecie, to taki jest taki przykład z życia, nie? To nie jest coś takiego odosobnionego, ale ja w tym momencie zobaczyłem, że tak samo Duch Święty, kiedy jesteśmy w sytuacjach takich podbramkowych, trudnych, kiedy Go wzywamy, kiedy On jest przy nas, kiedy może nam pomóc, dać radę, kiedy może nam dać właściwą odpowiedź, tego potrzebujemy. Potrzebujemy Jego rady, Jego zachęty. Potrzebujemy też Jego wstawiennictwa w tej sytuacji, kiedy jesteśmy w jakiś sposób oskarżani.
Wiecie, kto jest naszym takim największym przeciwnikiem, oskarżycielem? Nasz przeciwnik, szatan. On przychodzi z oskarżeniami, chce zniszczyć nasze życie, ale my mamy Ducha Świętego, który chce nas bronić, stawać przy naszym boku i możemy go mieć z nim społeczność, możemy w jego mocy zwyciężać. Wiecie, i określenia na Ducha Świętego w różnych tłumaczeniach są jeszcze jako rzecznik, czyli tego, który się wzywa, powołuje, zachęca, broni, lituje. Jako obrońca, to jest w Biblii Poznańskiej takie tłumaczenie. Jako wspomożyciel. A w nowym tym tłumaczeniu Nowego Przymierza, którą tę Biblię, którą dostali katechumeni, jest napisane opiekun. I teraz pytanie, czy my potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy? Czy potrzebujemy Jego rady na co dzień? Jasiu powiedział, że potrzebuje rady, bo ma trudne decyzje, gdzie nie wie, co zrobić. Ja myślę, że wielu z nas ma takie sytuacje, ale potrzebujemy w tych dobrych chwilach Jego rady, ale w tych takich też i podbramkowych. Potrzebujemy też Jego pocieszenia. Potrzebujemy zachęty, kiedy jest nam źle, kiedy jest nam trudno. I potrzebujemy też tego, aby nas napominał, aby nas korygował, nasze życie. Żeby też nas bronił. Potrzebujemy też tego, który nami opiekuje. Dlatego potrzebuję Ducha Świętego, Jego mocy, aby mieszkał we mnie. Tylko On mnie potrafi pocieszyć w chwili smutku, napełnić pokojem, odwagą. Też odwagą do składania świadectwa. Myślę, że wielu z nas potrzebuje, ja mówię sam o sobie, że często idę na jakieś takie, nie jestem taki konkretny, potrzebuję więcej Ducha Świętego, Jego mocy, aby z odwagą i z taką śmiałością, mądrością składać świadectwo innym. I teraz mam też takie pytanie, czy mam pragnienie? To było takie coś, co... Czy mam pragnienie Ducha Świętego, Jego mocy, Jego prowadzenia w moim życiu? To pytanie zadałem sobie. Myślę, że jak zaczynaliśmy te i wykłady, to pytanie też parę razy zadał nasz pastor Boguś. Czy mamy pragnienie, czy pragniemy tak bardzo Ducha Świętego, chrztu Duchem Świętym, Jego mocy? Czy pragniemy Jezusa? Wiecie, to jest też takie bardzo ważne, bo może jesteś zniechęcony, może jakieś sytuacje w życiu cię przerosły, może już nie masz siły, nie masz takiego pragnienia, a może po prostu tak dobrze ci się wiedzie, że nie masz czasu zabiegać o takie rzeczy. Czy w moim życiu jest pragnienie? W Psalmie 42, w drugim wersecie czytamy: jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Czy takie pragnienie jest odnośnie Ducha Świętego w moim życiu? Czy jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie? Wiecie, to jest takie pytanie, które ja muszę sobie zadać. Stojąc przed Wami, w tej chwili mam sucho w ustach. I chętnie bym się czegoś napił, ale to nie jest prośba do Jasia. Ale to mi też obrazuje, że kiedy jestem bardzo spragniony, zmęczony, spracowany, wtedy potrzebuję bardzo wody, potrzebuję pragnienia, potrzebuję takiego napełnienia, uzupełnienia płynami. Wiecie, i my potrzebujemy też, aby Duch Święty wypełniał nasze życie. Ale też musi być pragnienie w naszym sercu. Pytanie, czy to tylko z naszych uczuć ma wypływać to pragnienie, czy też to jest jakaś decyzja. Czy jeżeli nie mam tego pragnienia i siedzę sobie i zastanawiam się, no nie mam pragnienia, no nie zależy mi. Pytanie, czy czytając Boże Słowo, czy to, co dzisiaj słyszałem i wszystkie te potrzeby i te wyzwania, które są przed nami, czy nie powinny mnie mobilizować do tego, abym zaczął wołać: Panie, daj mi to pragnienie, abym zaczął zabiegać o Ciebie, zaczął zabiegać o chrzest Duchem Świętym, zaczął zabiegać o bliższą relację z Tobą.
Czy to nie powinno być takim moim wołaniem, jeżeli nie mam tego pragnienia, ażeby Bóg przez Ducha Świętego sprawiał to chcenie i pragnienie w moim życiu, ażebym był osobą, która jest pragnąca. Wiecie, kiedy czytamy wiele jakichś takich sytuacji, świadectw z wielkich jakichś przebudzeń, czy na Azusa Street, czy w różnych sytuacjach, czy nawet na naszym terenie, wszędzie za tym stało wielkie pragnienie i oczekiwanie Ducha Świętego, chrztu Duchem Świętym, Jego obecności. Kochani, bez tego pragnienia trudno coś otrzymać, bo w psalmie 25 wersecie niech ci da to, czego pragnie serce twoje. To, czego pragnie moje serce, to Bóg chce mi dać. Jeżeli ja będę pragnął Ducha Świętego, będę pragnął bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym, kiedy będę pragnął też odświeżenia, to też Bóg mi da, spełni pragnienie mojego serca, moje wołanie. I tego wam życzę, żeby to pragnienie, które zakładam, że jest w wielu sercach, aby Duch Święty mógł działać w naszych sercach, żeby mógł dotykać, przemieniać nas, żeby nas mógł wypełniać, żeby był chrzest Duchem Świętym, żeby ci, którzy nie doświadczyli chrztu Duchem Świętym, żeby mogli doświadczyć, żeby to pragnienie zostało też wzbudzone w tych sercach, które tego pragnienia nie mają. I tego wam życzę, żeby te Boże pragnienia, te Boże chcenia były w naszym myślach, w naszym sercu. A wtedy według Bożej obietnicy Bóg da to, czego pragnie serce twoje. I będę napojony, kiedy jestem spragniony, moje usta, moje serce, cały ja będę napełniony Bożą radością, Bożym pokojem, ale też mocą Ducha Świętego na każdy dzień. Amen.